Hej, hej, tu ekstraligowy Speedway. Jak to mawia pewien komentator żużlowy, witam was na kanale Przykredzie w serii Żużel w liczbach, w której to wy decydujecie o tym, kto będzie bohaterem kolejnego odcinka. W poprzednim odcinku dosyć nietypowy, nieaktywny na razie zawodnik Wiktor Kułakow, a teraz czas na, jak na razie najmłodszego w stawce Żużel w liczbach, Oskara Palucha. Młody Bolo, ponieważ tak też określany jest Oskar Paluch, urodził się 7 czerwca 2006 roku w Skwierzynie. Swoją licencję na motocykle o pojemności 250 cm3 uzyskał 4 lipca 2019 roku w Toruniu. Za to licencję na ten, jak to się mówi, dorosły Speedway zdobył 7 czerwca 2021 roku w rodzimym Gorzowie. Od 2022 roku jeździ on w Stali Gorzów, a w tym sezonie został zakontraktowany w szwedzkim Lejonen Gislaved. Oski w PGE Ekstralidze zaliczył 28 spotkań i odjechał 126 biegów. Kariera młodzieżowa Palucha wygląda bardzo dobrze, zdobył na razie w Ekstralidze 156 punktów i 14 bonusów. Daje to niezłą średnią 1,23 punktu na bieg i 5,57 punktu na mecz. Młody Bolo jak na swój wiek ma już 26 zwycięstw w PGE Ekstralidze, 25 drugich miejsc, 28 trzecich i 34 razy był ostatni. Trzeba przyznać, że przez te 3 lata nazbierał troszeczkę literek, 4 defekty, 2 taśmy i 6 wykluczeń. 3 razy był w biegu 14 i raz w najlepszym biegu 15. Najlepszy mecz w karierze Palucha to 10 plus 1 punktów w ostatnim meczu z GKM-em Grudziądz. Oskar Paluch regularnie jeździ też w lidze U24, w której odjechał 28 meczów i 133 biegi. Tutaj mamy już z oczywistych przyczyn więcej punktów, 303 i 18 bonusów. Daje to bardzo dobrą średnią 2,27 punktu na bieg i aż 10,8 punktu na mecz. Najwięcej razy przecinał linię mety jako pierwszy, nie może być inaczej, 68 zwycięstw. 43 razy był drugi, 15 razy na punktowanej trzeciej pozycji i tylko 6 razy ostatni. Zaliczył przy tym jedną taśmę, jeden upadek. 12 razy desygnowany był do 14 gonitwy, 11 razy do ostatniego wyścigu dnia. Indywidualnie Paluch brylował, szczególnie na motocyklach o pojemności 250 cm3, indywidualne Mistrzostwo Świata w tej kategorii w 2021 roku i indywidualne Mistrzostwo Europy również w 2021. Do tego wszystkiego Puchar Polski w 2019 roku i Puchar Ekstraligi w roku 2020. Na 500-kach również młody Bolo wygrywał Mistrzostwa Europy par juniorów w 2022 i 2023 i srebro brązowego kasku w Gorzowie w roku 2023. To na razie zdobycze młodego Palucha w całej jego karierze. Miejmy nadzieję, że ta kariera potoczy się po myśli młodego żużlowca, a ja zapraszam już was bardzo serdecznie do sekcji komentarzy i do pisania swoich ulubionych zawodników do serii Żużel w liczbach. Trzymajcie się, do następnego, do usłyszenia, na razie.